Bardzo dziękuję. Tak jak powiedział mecenas Dorosiński, w mieście Poznaniu wprowadzane są takie nowatorskie mechanizmy. Poznań stał się takim polem eksperymentu na granicy prawa. Wciąż jest to w ramach pewnych przepisów, które do tej pory były wykorzystywane w zupełnie inny sposób. Natomiast to, co teraz zaprezentuję, to jest raczej klasyczny mechanizm. W ramach. Zadań publicznych y, przeznaczonych do finansowania przez miasto y, Poznań w 2019 roku znalazły się dwa y, zadania publiczne, y, finansowane y, łącznie w kwocie y, 150 tysięcy złotych. Spośród tych y, środków finansowych, blisko połowę tych środków y, otrzymały y, zajęcia y, prowadzone przez organizację. Y, propagujące postulaty ruchu LGBT, więc mamy do czynienia z projektem Kolektyw Równości, projektem Nie bójcie się nas, projektem Poznań dla każdego i wreszcie pilotażowy system dedykowanej pomocy prawnej na rzecz osób LGBT+, w Poznaniu. Jak można zauważyć, tutaj na zdjęciu mamy do czynienia z, ze zdjęciem projektu Fundacji Akceptacja. W uzasadnieniu tego projektu jest wprost przywołany wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego, w którym skrajne ugrupowania uzyskały na tyle wysoki wynik, że te zajęcia mają się temu przeciwstawić, na takie polityczne uzasadnianie projektów rzekomo społecznych, wolnych od ideologii. W ramach tych zajęć Fundacji Akceptacja odbywa się to w ten sposób, że Rodzicom są one przedstawiane jako zajęcia pierwszej pomocy, no a pod koniec okazuje się, że osoba, której przeprowadza, jest transseksualistą. Jest to o tyle istotne, że w październiku ubiegłego roku osoba prowadząca te zajęcia, widoczna na zdjęciu, Anna Maria Szymkowiak, prezes Fundacji Akceptacja, została powołana na stanowisko prezesa Komisji Dialogu Obywatelskiego przy pełnomocniczce do spraw polityki równościowej prezydenta Poznania. I na, na spotkaniu wspomnianego przez mecenasa Dorośńskiego zespołu do spraw polityki równości i różnorodności no, przedstawiciele ruchu LGBT wprost powiedzieli, dlaczego to finansowanie jest im potrzebne. Mówią wprost, że my jesteśmy w takim momencie, że kończy nam się grant, z którego finansowaliśmy tę pomoc do tej pory, grant z Fundacji Batorego. No i ze względu na to, że jeszcze trochę muszą poczekać na nowe konkursy, nie mają w tym momencie pomocy finansowej i miasto ma za zadanie, tak jakby uzupełnić to, co do tej pory, jak uważali im się należało. W związku z tym te pieniądze mają im zostać przekazane. Warto wspomnieć, że podczas tego samego posiedzenia zespołu głos zabrał szef klubu. Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Poznania, który wprost powiedział, że takie projekty, jak na przykład czytanie dzieciom w wieku przedszkolnym książek przez drag queen, przez transseksualistę, no budzi jego wątpliwość. No i ten sam właśnie członek zarządu grupy Stonewall powiedział, że nie, nie ma w tym niczego złego. Również przewodniczący tego klubu w Radzie Miasta ubolewał jakby nad tym, że tylko 5% szkół poznańskich wziął udział w dotychczasowych projektach zajęć antydyskryminacyjnych, co należy przypuszczać, że kolejne sezony będą obfitowały w coraz większe zainteresowanie szkół tymi projektami. Jeszcze y, próbując to podsumować chronologicznie, y, te wszystkie projekty mogą się wydawać oderwane od siebie, ale stanowią y, przykład y, ciągłości, y, ponieważ y, na przykład Europejska Karta... Y, mm, Równości, o której mówił mecenas Dorosiński, była zapowiadana jako jeden z flagowych projektów przez pomocniczkę Poznania do spraw przeciwdziałania wykluczeniom już w 2016 roku. No i jak widać, po trzech latach konsekwentnej polityki w tym kierunku te założenia są realizowane. Również w 2017 roku zostały zorganizowane dwie konferencje dla nauczycieli, w których wziął udział kilkadziesiąt nauczycieli. My wysłaliśmy wtedy wniosek o udostępnienie informacji publicznej do Urzędu Miasta Poznania. Ponieważ na jednym z tych spotkań była prezentowana lista fundacji, z którymi należy współpracować, z którymi nauczyciele powinni współpracować w celu realizowania tych założeń. No i zapytaliśmy, jakie fundacje znalazły się na tej liście, jakie organizacje. No, Urząd miasta Poznania powiedział, że nie dysponuje taką informacją, co jest też pewną formą utajniania szczegółów tych szkoleń dla nauczycieli przed opinią publiczną. No, i potem ci nauczyciele najprawdopodobniej, bo też nie została nam ujawniona lista uczestników tych, tych szkoleń, zostali prawdopodobnie jednymi z czołowych organizatorów tych zajęć, o których wspominał Macenas Dorosiński. Jeżeli chodzi o Gdańsk, to w 2018 roku został przyjęty tak zwany model na rzecz równego traktowania. Instytut do Juris kilkukrotnie analizował poszczególne etapy procedowania tego programu w Gdańsku. Y, też pod, y, pod naciskiem organizacji prorodzinnych, organizacji y, pozarządowych, y, stających w obronie rodziny, y, pewne elementy zostały wykreślone z tego, z tego modelu. No został on przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdańska. Y, i wszystkie rekomendacje i zadania tego modelu zostały unieważnione przez Sąd Administracyjny, ponieważ narzucały prezydentowi Gdańska pewien sposób działania, sposób narzucający, uzurpujący sobie kompetencje prezydenta. W związku z czym ta uchwała w tym zakresie została unieważniona. I mimo, że ta uchwała została w tym zakresie unieważniona, to właśnie na tej unieważnionej podstawie prawnej oparł się projekt zdrowelowy. Jest on projektem wulgarnej, wulgarnego modelu edukacji seksualnej, opartym na osławionych standardach WHO. Co autorzy broszury komentują w ten sposób, że edukacja seksualna powinna się zaczynać jak najwcześniej, a więc już w wieku przedszkolnym, jeszcze przed czwartym rokiem życia. Chodzi o. Doświadczanie radości i przyjemności w poznawaniu własnego ciała, dotykanie miejsc intymnych dalej, To wszystko już y, przeabialiśmy przy okazji deklaracji LGBT. Tak więc pod pozorem edukacji zdrowotnej y, jest przekazywany y, program y, o charakterze ideologicznym. Co warto wspomnieć, miasto nie posiada kompetencji y, jako samorząd do formułowania programów edukacji zdrowotnej. Może prowadzić politykę zdrowotną, prowadzić y, szpitale, prowadzić programy profilaktyczne, natomiast y, kompetencja edukacji zdrowotnej y, nie jest podporządkowana miastu. Y, ponadto treści te są wyraźnie sprzeczne z y, założeniami Narodowego Programu Zdrowia y, z 2016 roku, y, gdzie jako jedne z głównych zagrożeń jest wymieniana także seksualizacja dzieci i młodzieży, w którą ten projekt zdrowelowy niestety się wpisuje. Projekt zawiera również treści podające w wątpliwość płciowość dziecka. W dziecku ma zostać zasiana wątpliwość, czy jest na pewno mężczyzną, czy jest na pewno kobietą. No tak jak na tym właśnie załączonym obrazku, tutaj uśmiechnięty chłopiec patrzy w lustro i widzi w nim dziewczynkę, co każe mu się zastanawiać nad własną seksualnością. Większość z nas rodzi się jako kobieta lub mężczyzna, ale nie zawsze tak jest. No i wreszcie jeden z najbardziej bulwersujących fragmentów to propagowanie masturbacji jako jednego z normalnych i zdrowych przejawów seksualności, który może odbywać się zarówno samodzielnie, jak i w relacji. No, jest to jaskrawy przykład seksualizacji, a nie podporządkowywania tej seksualności postawom dojrzałym i odpowiedzialnym. Zaprezentowano również deklarację praw seksualnych, która sugeruje, że właśnie to dziecko, jak już wcześniej widzieliśmy, od wcześniej niż w czwartym roku życia, ma pewne prawa seksualne, natomiast nie ma mowy o podporządkowywaniu ich jakimkolwiek obowiązkom. Role płciowe zmieniają się w czasie. Y, m, mogą y, ograniczać autentyczną ekspresję. No, przejawem takiej autentycznej ekspresji jest y, być może, no, to część obrazka została ocenzurowana, to można się zapoznać w internecie, ale jest y, pełen proces używania tych y, y, środków antykoncepcji mechanicznej. I y, 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 Analiza poświęcona temu programowi została napisana przez analityka Instytutor do Juris Bartosza Zalewskiego. Zostanie ona przekazana wojewodzie jak również kuratorowi oświaty w województwie pomorskim. Dziękuję.